Państwu życzyć tylko tyle, żebyście Państwo się delektowali tego dzisiejszego wieczora, delektowali niepodległością. Po to są te koncerty, po to jest ten dzisiejszy koncert, za który dziękuję Pani Kurator, po to jest koncert 7 października w sąsiedniej sali, na który zapraszam. Po to są wszystkie wydarzenia, które organizujemy z okazji stulecia odzyskania niepodległości, żebyśmy się delektowali niepodległością, żebyśmy sobie raz jeszcze uzmysłowili, jak wielką rzeczą, jak ogromnym darem i łaską jest niepodległość i wolność. My tak na skróty zawsze chodzimy myślowo, kiedy mówimy o 1918 roku, kiedy mówimy o 11 listopada 1918 roku, mówimy sobie Polska po 123 latach zaborów odzyskała niepodległość. Proszę Państwa, 123 lata zaborów to jest ogromnie długi czas, ale to nie jest tylko kwestia długości tego czasu i życia kilku pokoleń Polaków. Ale to jest również kwestia zacierania się polskości w ogóle, nie tylko no, państwa polskiego na mapie Europy i świata, tylko polskości w ogóle. Polacy pod trzema zaborami poddawani germanizacji, rusyfikacji, której towarzyszył terror, której towarzyszyły prześladowania z powodu polskości, przetrwali 123 lata. Wiecie Państwo dlaczego? Z dwóch powodów, a w zasadzie z trzech, z czego jeden jest najważniejszy, bo mają swoją królową, która sama kazała tak tutaj mówić. Matkę Bożą, nie ma co do tego wątpliwości. Bo dzięki wierze ojców, którą zachowali przez 123 lata, dzięki Kościołowi, który pod wszystkimi trzema zaborami cały czas intensywnie funkcjonował, zachowali swoją kulturę, swój język, swoje tradycje, swoje obyczaje i pielęgnowali i rozwijali wszystko to, co polskie. Dlatego jesteśmy im dodatkowo wdzięczni, że pomimo tych tragicznych warunków, które przyszło im żyć, zachowali dla nas całe to bogactwo, którym my dzisiaj możemy się delektować.